jak będziemy książkowi, zatrzymamy się, ja wtedy włączę kamerkę. Ja byś prowadził, nie? Bo ja to będę tam te kremię, czekaj, się ubiorę, spokojnie. Laczka muszę wymienić, bo się chyba kończy. Nie, jeszcze chyba... Bo środek już się zjechał, nie? No. Jadą. Za poważnie chciałem się do was zwrócić. Nie przez moi państwo, tylko przyjaciele, chodźcie, kto chce się modlić do kościółka, albo tutaj blisko głośników, bo transmisja będzie na mecie.
siemanko. Rysiu, można muzyczkę raz jeszcze? Dobrze, że nasze tyle chromów nie mają. Kurde, człowiek by nie miał wolnego czasu. Jesteś gotowy? Aha. Aha, to lepiej nie. Nie jestem gotowy. Nie jestem. Ponieważ księża już wrócili z rozdawania Komunii Świętej, to chciałem wyrazić, bo jest to ważne, jak tu jesteśmy, jak Komunia Święta. Nie wiem, czy wystarczy być swoimic, jak Robert, więc może być trudno. Możliwość. Dzień Miłosierdzia, więc dzień szczególny. Pan z wami. Czy głowy na pół? Alleluja.
Więc spróbuj nam powiedzieć, jaka jest data w tej chwili na prawo jazdy kobiece. Z 28 września 2015 roku. 28 września zeszłego roku. Tak. Czy ktoś chce przebić wrzesień zeszłego roku młodszym prawem jazdy żeńskim? Bardzo ważne pytanie. Do ciebie w razie czego atakujcie Dominika. Jak jest z męskim prawem jazdy? Męskie prawo jazdy jest 15 marca tego roku. 15 marca tego roku, czyli zostaje na pół miesiąca. Tego, że to chciałem, żeby to zrobić.
50 i. O. Miałbym w robocie przynajmniej co robić. Cały czas rury. Ładowałem blachy od komputera, wyciąłem od obu. Maczyszko. Że nie ma problemu. Nie, to jest utrzymania tempa jazdy, nie? To jest kwestia luzu. Ktoś ma mocniejszy motor po prostu. Na razie. Proszę Maczyszka. Cieszymy się, a później się widzimy. Tak jest. Nostalgia nasza, jak zobaczyłem tą dziewczynę w tym rowie. Nie, kurde, leży. No. Na filmie to będzie. Ona była po prawej stronie, nie? No.
doginali, nie wyhamował przed samochodem i patrzą, to jedzie na wyjście. No. Nic więcej. Co tu więcej mówić? Widziałeś, jak oni poszli tam później, tymi samymi kamerami? Tak, tak. No. Chociaż jakieś wspólne ujęcie jest ten, bo ciągle mam kamerę na kasku. Tak, chociaż będzie coś z razem. Czerwone spotka. No, bo patrzyłem tam, że już tam czerwone było na przejściu, nie? Mamy przymusowy przystanek w Kościerzynie przy Polomarkecie i Galerii Wybickiego. Niestety stał się pech po zlocie. Odprowadzałem Tomka do Kościerzyny. No, kiedy na rondzie nagle zerwał mu się łańcuch. Straciłem go z pola widzenia, później zadzwoniłem do niego, okazało się, że na rondzie zerwał się łańcuch. Zaraz pokażemy jak to wygląda. Zerwało się jedno oczko w łańcuchu, ale wcześniej został zerwany w napinaczu gwint. No i pewnie któraś z zębatek uszkodziła jedno ogniwo. No i niestety awaria jest taka, którą to mamy godzinę? To jest 18. To się stało mniej więcej tak o 16.30. Próbujemy załatwić jakiś transport. Także znajomy ma przyjechać, znajomy Tomka ma przyjechać. Czekam z Tomkiem, aż przyjedzie tutaj Tomka sprzętem z przyczepką. Trzeba załadować sprzęta. No w najgorszym przypadku Tomek będzie musiał zostać u mnie. A znowu mój mechanik przyjedzie, wtedy zabierze sprzęta do Klonowa. No, humor nam się zjebał na koniec, ale ratunek jest i całe szczęście, że nie stało się to w lesie. Tomek już się teraz uśmiecha trochę. Tylko to jest taki śmiech przez łzy. Ale też dobrze, że nic się nikomu nie stało. Tomkowi się nie stało. Bo gość ma mało nie przydzwoniłby w Tomka, także zdążył zahamować. No i też, że nie zakończyło się wywrotką, tak? Ucierpiał motor. Bateria w kamerze mi się wyczerpała, także jedynie co, został mi telefon kiepskiej jakości, ale myślę, że zmontuję to razem z filmem ze zlotu. Sam zlot się udał zajebiście. Z Bytowa do Kościerzyny ile jeszcze ma? To jeszcze 70 km ma, to jeszcze 70. Tak. Dobra, okej. 40 km może Bytowa. Jest transport. Będzie to słabo widać, bo tylko komórką. Jak zapakujemy Tomka moto, to też będzie jakieś ujęcie. Hipsterska przyczepa. Zetka Tomka już na patę. Dobra, idź.
jedno. Ugięły? Koło się zaparło.